Cześć, witam was na moim kanale i powiem wam, jestem mocno zdenerwowany, ponieważ wyszedł film, który omawia system duplikatów, który będzie wprowadzony. Nie widziałem tego jeszcze, także obejrzę z wami to pierwszy raz, znaczy nie wiem, może wy już widzieliście, ale ja obejrzę to pierwszy raz, zobaczycie moją reakcję. No i tyle czasu na to czekaliśmy, tyle było oczekiwań, że bardzo ciężko będzie sprostać temu wszystkiemu. Mam nadzieję, ja nie mam aż tak wielkich oczekiwań. Ja chcę tylko, żeby oni tego nie skopali, żeby to nie okazało się czymś, co będzie tylko jakimś bonusem dla wielorybów, którzy będą w stanie poprawić sobie swoich czempionów, mieć super trandy, super duchess i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie to coś innego. No i zobaczymy. Plarium, nie spieprzcie tego. Okej, oglądamy. Hey everyone, and welcome to our latest preview Cześć. Video. Today we're going to talk about the new systems for helping you get the most value from your duplicate. Okej, patrzę na jej koszulkę z Justice for Death Knight. Ciekawa, fajna koszulka. Champions. As duplicate champions is a multifaceted issue, we analyzed a variety of situations and identified a few key issues that different groups of players face. And because there were a few different situations and issues, we had to come up with a few different solutions. Something that applies more to newcomers looking to progress quickly, something that may be more useful for mid-game players looking to make the step up, and something that will be more beneficial to end-game players with pretty bloated champion collections. Okej, okay, czyli to jest fajne, że pomyśleli o tym, żeby te rozwiązania dały coś początkującym graczom w mid-game i end-game, czyli dla każdego coś się znajdzie. Fajnie, bo szkoda by było, gdyby tylko na końcu gry ci bardzo zaawansowani gracze na tym mogli skorzystać. Także fajnie, że coś takiego wprowadzili. Tylko jeszcze ciekawe, co to jest. We wanted to make sure there was a solution that everyone could potentially benefit from. No matter where they are in game. All right, enough talk. Let's get into tak, it. You all know the spawn pit in your bastion, where champions bash each other on the head to gain experience. Well, it's getting an upgrade. The new Guardian Ring will still have all the functionality of the spawn pit inside, but it will also have a bunch of new mechanics. To jest ciekawe. Spodziewałem się, zresztą ogólnie tak ludzie myśleli, że Void Tower będzie miejscem, gdzie będziemy mieć ten system duplikatów, a okazuje się, że Sparring Pit rozwijają. I co my tu mamy? Mamy tu zwykły Sparring Pit. Powiedziała, że ta funkcjonalność do tej pory, która jest, pozostanie, ale mamy tutaj cztery zakładki. Co mamy? Faction Guardians. I to jest ta zakładka. Ok, mamy... Ok, czyżby rarki, epiki i legendy? Jeżeli oni zrobili system duplikatów dla wszystkich tych trzech rzadkości, to szacun. Szacun, bo nawet nie myślałem o tym, że ruszą pozostałe. Zawsze większość osób zakłada, że to będzie tylko dla legend. A tu okazuje się, że może coś jest dla innych też. Ok, więc mamy, ale nie widzimy co tutaj jest. Ok, więc zostawiam. Champion Empowerment. Wzmocnienie czempionów. Brzmi niebezpiecznie. Mam nadzieję, że nie będzie można tutaj tworzyć super czempionów. Champion Unbinding. Czyżby przerabianie na zasoby i token. O! Token Trader. Ok, Unbinding. I tu mamy monety. Czyli mam nadzieję. Miałem nadzieję, że jednym z rozwiązań będzie możliwość zamiany duplikatów na jakieś uniwersalne fragmenty, za które na przykład będzie można kupować poprzednie fuzje. Na wszystkie, że wszystkich czempionów, dowolnego czempiona będzie można kupować, to by było za daleko posunięte rozwiązanie, ale chociaż poprzednie fuzje byłoby super. To mi daje nadzieję, że to jest jakiś sklep, że coś takiego może być. Ok. Including Faction Guardians, Champion Empowerment and Champion Unbinding. A może książki będzie można? Może będzie zamieniać na książki, kilka książek? Oj, się nie mogę doczekać. But don't worry, I'll take you through them all. Let's start with the feature the ring is named after, Faction Guardians.
The Faction Guardians tab will let you assign duplicate champions of different rarities to become Faction Guardians. This means they'll boost the stats of all champions of the same rarity in that faction. When you first visit the tab, you'll see a list of all factions. Tapping on any of the banners will bring up a new tab with the duplicate slots available. Each slot gives a stat bonus to all champions of that faction and of that specific rarity. It's a bit similar to Great Hall bonuses, but faction-specific instead of affinity-specific. Slots are unlocked in order, so after you get your bonus to HP, you'll unlock the slots that can get you bonus stack, which will unlock the slots for defense, and so on. For example, let's say we have two Raglins. You'll be able to put them both into the first Legendary Bannerlord slot and unlock a 10% HP boost for all Legendary Bannerlords you own, including your Raglins, both of which you can still use. If you also had a pair of Barons, you can put them in the second slot that was just unlocked to get an attack boost, and so on. As I mentioned, champions you make into Faction Guardians can still be used in battles. As long as you don't get rid of either champions... Dobra, zanim zapomnę, co ona powiedziała. Pierwsze rozwiązanie wygląda, bardzo mi się podoba. Może przejdę tutaj do tej całej listy. Ok, czyli będzie można użyć duplikatów danej rzadkości, mamy tak trzy rzadkości, i danej frakcji po to, żeby dać dodatkowy bonus, tak jak mamy w Great Hallu, bonus do statystyk czempionów z danej rzadkości i z danej frakcji. Czyli tu mamy Undead Hordes, na dole tutaj mamy tak, dwa razy użyty Saito. Używamy duplikatów Saito po to, żeby odblokować 10% bonusu dla wszystkich legend Undead Hordes, jakie mamy. Tutaj epiki, tak? Czyli mamy dwie Dark Aethel, tutaj Dark Elhain, Anaxy i Wogothy. I odblokowane jest 10% dla HP, 10% ataku, 15 punktów resistance, accuracy, 10% defense i speed. Uuu, to jest mocne. Ale też nie jest tak, że można sobie wybrać. Odblokowujemy po kolei. Najpierw trzeba odblokować HP, wtedy będzie atak, potem będzie accuracy i tak dalej. Czyli nie można sobie wpakować od razu dwóch na speed, tylko trzeba będzie uzbierać tych duplikatów więcej. Fajnie właśnie, i to jest fajne, to pomoże nowym graczom, bo nie jest ciężko duplikaty rarek trafić. Więc będzie można sobie podbić, na przykład tutaj, w tej frakcji mamy Frozen Banshee, więc jeżeli tutaj ktoś używa Frozen Banshee na przykład na Clan Bossie, no to już ma dodatkowy bonus poza Great Hallem, poza areną. Jeszcze stąd ma bonus do HP, do ataku i do accuracy. Czyli będzie łatwiej wszystkie staty zebrać. Co więcej, czempionów, których tutaj użyjemy, oni nie są zablokowani. Będziemy mogli z nich normalnie korzystać. Czyli jak ktoś tutaj widzimy ma dwóch Saito zbudowanych, dalej można nimi grać. To jest fajne, bo byłoby szkoda, gdyby użyć duplikatów, no chyba, że mamy trzy duplikaty, jednego mamy zbudowanego i dwie w wolcie, no to wtedy można by użyć, ale jeżeli mamy tylko dwóch, to szkoda by było zablokować sobie. Więc to rozwiązanie bardzo mi się podoba. No i to rzeczywiście, to odpowiada na potrzeby graczy na wszystkim poziomie. Dobra, przewinę. The pair of Barons, you can put them in the second of the bonus. And Faction Guardians aren't only available for legendaries. Epic and rare champions can also become tak, Faction można Guardians. Legendy, since you don't lose your champions when you assign them to be Guardians, you can still use them. For new players, this means you can boost the stats of your rare and epic champions and bring them more in line with the strength of standard legendary champions that you are having to fight against. If you don't have many legendaries, dla nowych graczy to zmniejszy, z tego co ona mówiła, zmniejszy właśnie różnicę między czempionami innych rzadkości, tak? Czyli będziemy mieć epików, którzy będą bliżej legend. No oczywiście, jeżeli nie mamy legend, żeby je dać boost time. This can be a big help in closing the gap and winning some harder fights in the arena or the dungeons. For mid game. Okej, czyli to będzie. Tak rozumiem, powiedziała, że arena i dungeony, czyli pewnie to będzie
dostępne wszędzie. Zresztą wszystkie takie bonusy są Players, wszędzie dostępne. This flexibility will help you conquer the arena or beat some of the raid's tougher challenges, like some of the trickier secret rooms in the Doom Tower. No tak, jeżeli sobie zboostujemy, no to na pewno te poziomy, te secret roomy, gdzie trzeba samych rarek używać, są ciężkie, więc teraz będzie łatwiej to zrobić. Generalnie łatwiej będzie przejść czy dungeony, czy poziomy Doom Tower. And as your collection grows, you'll be able to benefit from some pretty sweet stat boosts if you manage to summon a couple of duplicate legendaries. For endgame players, this means you can have your cake and eat it too. You can get the stats boost from assigning some legendary faction guardians and keep your duplicate champion available in case you want to build a second of a certain champion with this different artifact setup for a completely different role. To mi się podoba, że jest rozwiązanie, które daje nam coś wartościowego, a jednocześnie nie musimy się pozbywać tych championów i możemy dalej nimi grać. To jest bardzo fajne. And for everyone, no matter where you are in the game, bonus stats mean that all of you can be a bit bolder when experimenting with artifact setups. Okay, let's move on to our second option, champion empowerment. Oh. This principle is pretty simple. You select a legendary champion and feed them their duplicates to permanently empower them and give them a stat boost. You can do this up to 4 times, but keep in mind. Okay, czyli jest rozwiązanie, gdzie możemy użyć duplikatów, żeby zwiększyć moc tego czempiona. Okej, okay, i 4 razy, jakieś 4 poziomy będzie można zwiększyć. Ciekawe, co to będzie. That you'll permanently lose the champions you used to empower another. So think twice before you do it. Like we said, we limited it. So while they can get a nice boost, you can't make them into unbeatable monsters. We want to make sure it won't throw game balance off. We also... No właśnie, powiedziała, że ograniczyli możliwość, znaczy ile razy można tak powiększyć moc czempiona, żeby nie zaburzyć balansu w grze. No nie jestem pewny, czy nawet 4 razy podnosząc poziom nie zaburzamy tego balansu, bo okej, w PvE, okej, tam walczymy przeciwko komputerowi, nie ma problemu, ale na arenie pomyślcie sobie, jak mocno taka tranda będzie uderzać, jak ktoś ma 4 trandy zbędne, da sobie wszystko na jedną, jak ona mocno może uderzać, albo Dachis, już teraz jak ciężko jest ją zabić, jak ona świetnie chroni. A na pewno są gracze, którzy mają 4 zbędne dachy, żeby je użyć. Okej, tu jestem sceptyczny, ale jeszcze nie powiedzieli, jak to wpłynie naprawdę na czempionów. Also realize there are a few champions you can't ever get duplicates of. Lydia the Death Siren, Gumlock Skyhide, Ura Soul Cage and a Właśnie, few ciekawe, others. Co zrobią w przypadku so that these powerful champions aren't left out of this feature, we've assigned other champions from their faction to act as their surrogate duplicates as far as empowering is concerned. For example, you'll be able to use Vizix to empower Lydia. Anyway, the entire list will be available in the game once the Guardian Ring goes live. Okay, czyli w przypadku tych championów właśnie jak Lydia, tych, których po prostu nie można trafić z szardów, będzie można użyć innych czempionów, innych kopii z tej samej frakcji, innych legend, bo to dotyczy tylko legend, aby podnieść ich poziom. No i tu pokazali, tylko ciekawe, nie słyszałem, gdzie to jest, bo tu użyli 4 voidów, żeby jej ją podnieść. Nie zwrócił uwagi, czy mówiła, że trzeba mieć tę samą affinity. Mam nadzieję, bo to by chociaż ograniczyło trochę możliwości. To empower Lydia. Anyway, the entire list will be available in the game once the Guardian Ring goes live. Finally, we have the champion unbinding. Trzecie rozwiązanie. That is also exclusive to legendary champions. Fragmenty. In this fragmenty. Tab, you'll be able to permanently release your legendary dupes to get a special resource called life tokens. Tokeny you'll lose those dupes forever, but you get a life token for giving them their life back. There's nothing fancy about the process itself. You choose a champion, triple check them to make sure you don't need them, then release them for your service to get a life token.
From there, you go to the Token Trader tab and behold several shiny legendary champions that you can get using live tokens. Okej. Czy jest dobrze? Możemy zamienić duplikaty na te live tokeny i tu możemy je wydać na zakup jakiegoś czempiona. Nie widzimy w ogóle cen. Nie podali tutaj, ani nie powiedziała, ile tokenów dostaniemy za legendę. Ani tutaj nie widzimy, ile to będzie kosztować. Mamy tutaj fuzję 3. Molly, Folly i Sernik. Fushan, Minaya i Tomb Lord nie są. To jest bardzo mocne. Na moim jednym koncie go nie mam. Po tym buffie, który dostał, zdecydowanie bym go chciał. Fushan też jest bardzo fajny. Tej dwójki nie mam. Tą dwójkę mam na obu. Ale mam nadzieję, że to nie jest, chociaż tu nie widać opcji do scrollowania w dół. Mam nadzieję, że to nie jest zamknięta lista. Different legendaries will have a different price based on their power and you only get each of them from the token trader once. Powiedziała, że różne legendy będą miały, dostaniemy różną ilość tych tokenów w zależności od ich mocy. Ale jak oni chcą to badać, jaką mają moc? Czy trzeba będzie ich budować, podnosić? Im wyższy poziom będzie miał champion, tym więcej dostaniemy za niego? With this feature, you'll be able to get rid of unwanted duplicates and choose a champion you do want from the token trader list instead. We're going to be making a variety of champions available from the token trader, including some you might have missed out on from champion fusion events if you weren't lucky enough to be playing raid back then. Folly, Molly Tankard, Fushan, Minaya and... Okej, czyli powiedziała, że czempioni tam dostępni będą z fuzji, które mogliśmy pominąć. Mam nadzieję, że to będą wszystkie fuzje. Borotosa, oj, ciągle mi ucieka. Tormin też bym chciał. Także mam nadzieję, że będą dostępne wszystkie fuzje, nie tylko jakieś wybrane. A few others will all be available. Oh, and it's the holiday season soon. So the very special, very jolly Sir Nicholas will be coming to town as well. That's about it for the video. Okej, czyli to wszystko. Czyli podsumujmy. Rozwiązanie pierwsze. Możemy użyć duplikatów po to, żeby dać boosta do statów dla naszych czempionów. I to będzie obejmować rarki, epików i legendy. Tak? I będziemy użyjemy duplikatów rarek, to damy boosta rarkom tylko. I tam był co? Atak, HP było, Resistance i Accuracy w jednym, Defense i Speed. Szkoda, że Crit Damage nie było. Ale i tak, Speed to jest bardzo mocne. Czyli pierwsze rozwiązanie, moim zdaniem, bardzo dobre. Do wszystkich się odnosi, obojętnie do którego poziomu. Dla wszystkich to jest korzystne. I możemy korzystać ciągle z tych czempionów. Czyli świetna robota, świetny pomysł. Drugi, tu jestem mocno sceptyczny. Zwiększamy moc czempionów, używając duplikatów, tak? I już poświęcamy te duplikaty. Nic nie powiedzieli na temat tego, w jaki sposób ich wzmocnimy. Także na razie jestem zmartwiony, ale zobaczymy, jak będzie można tych czempionów wzmocnić. I trzeci pomysł. Zamieniamy czempionów na live tokeny i za te live tokeny możemy kupować czempionów w sklepie. Zobaczymy, jak teraz czempioni będą, czy będą wszystkie fuzje dostępne. Na razie, generalnie, jestem mocno zadowolony z tego, co tu pokazali. Naprawdę stanęli na wysokości zadania. Z jednym zastrzeżeniem zobaczymy, jak ten drugi pomysł Empowerment będzie wyglądał. Także spodziewam się, że ze strony społeczności odbiór będzie dobry. I nie wywoła to jakiejś burzy negatywnych komentarzy. Na pewno zawsze są ludzie niezadowoleni, więc na pewno się tak znajdą, ale myślę, że generalnie zrobili dobrą robotę. A napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie, jak wam się podobają te pomysły, który z tych pomysłów jest dla was najlepszy, który wam się może nie podoba.
A co? No zostawiam was z tym i czekamy na dalsze informacje. Mówi do was Samael. Cześć.